Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęli stanowisko wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec planów rządu, które przewidują wstrzymanie rozwoju połączeń w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podkreślano, że decyzja ta może przynieść poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne dla regionu, zwłaszcza w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz strategicznej roli Rzeszowa i lotniska w Jasionce. Centralny Port Komunikacyjny miał także odegrać kluczową rolę w logistyce pomocy dla Ukrainy, wzmacniając jednocześnie pozycję Polski w strukturach NATO i Unii Europejskiej. Kolejnym istotnym tematem była przyszłość szybkich połączeń kolejowych Podkarpacia z centralną Polską w kontekście projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na dziś stwarza możliwość debaty na ten temat merytorycznej, bo są tutaj ludzie, którzy na tym się znają, po to, żeby wypracować mądrą decyzję i wystąpić z takim apelem, z sugestiami merytorycznymi do rządzących, aby uwzględniali ten głos regionu. CPK według założenia miał być kompletnym systemem transportowym obejmującym całą Polskę. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest inicjatywą ponadpartyjną i wielu Polakom zależy na tym, aby ta inicjatywa została zrealizowana.